Konkurs i powtórka iluminacji Dzierżoniowskiego ratusza już w piątek. Nieważne, czy zajmujesz się fotografią na co dzień, czy jesteś amatorem, pasjonatem, możesz wziąć udział w konkursie organizowanym przez Wydział Promocji Dzierżoniowskiego Urzędu Miasta i wygrać atrakcyjne nagrody. W piątek zapraszamy wszystkich fotografów, którzy chcieliby powtórzyć swoje zdjęcia z imprezy z 7 września lub też fotografów, którzy jeszcze takich zdjęć nie zdążyli zrobić do konkursu Dzierżoniów nocą. Tematem tego konkursu jest iluminacja Dzierżoniowskiego ratusza. O godzinie 8 w piątek pokażemy ponownie możliwości iluminacji, czyli ratusz znów zapłonie kolorowymi światłami. Oczywiście nie będzie tego dnia dodatkowych atrakcji, takich jak taniec z ogniem czy pokaz w barwach ultrafioletowych. Niemniej jednak powinno to wyglądać ciekawie. Pokaz od godziny 8 do godziny 8.30, potem włączymy stałą iluminację ratusza, którą oczywiście również warto sfotografować. W tym roku fotografowie po raz drugi mają szansę zaprezentować na zdjęciach jeden z efektów prac związanych z rewitalizacją miasta, jaką był remont ratusza. Do wygrania jest wybrany przez zdobywcę pierwszego miejsca sprzęt fotograficzny o wartości do 500 zł, przenośny dysk zewnętrzny 500 GB dla zdobywcy drugiego miejsca i odtwarzacz MP4 oraz karta SD dla zdobywcy trzeciego miejsca. Wszyscy laureaci otrzymają też gadżety promujące miasto. Na fotografie organizatorzy będą czekać do końca września. Należy je dostarczyć do Wydziału Promocji Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.